W tym filmie opowiem o równaniu prostej w postaci ogólnej. No i zrobimy kilka przykładów. Więc tak, do tej pory mówiliśmy o równaniu prostej w postaci kierunkowej, więc może zapiszmy postać kierunkowa. No i to była taka postać y równe mx plus n, czyli m to jest współczynnik kierunkowy lub też nachylenie, dwie nazwy są używane, no a n to jest wyraz wolny lub też punkt przecięcia z osią o y. No i to jest przykład równania prostej w postaci kierunkowej. Tutaj współczynnik kierunkowy jest 3 i punkt przecięcia, współrzędna y punktu przecięcia z osią o y jest minus 8. Druga postać, która właściwie w języku polskim nie ma osobnej nazwy, to jest tutaj. To jest taka postać prostej, która przechodzi przez zadany punkt i ma zadany współczynnik kierunkowy. To jest właśnie tutaj. Ten zadany punkt to jest x0, y0, a m jest współczynnikiem kierunkowym. Czyli to jest przykład prosta, która przechodzi przez punkt o współrzędnych 12, 7 i ma współczynnik kierunkowy minus 5. W języku angielskim ona ma swoją nazwę i nazywa się point slope. A w języku polskim no, ona jest troszkę podobna do takiej postaci, która się nazywa postacią kanoniczną, ale nie jest dokładnie taka sama, więc może napiszmy postać kanoniczna ze znakiem zapytania, prawda? No i wreszcie postać ogólna równania prostej, to jest postać, dobrze, postać ogólna. To jest taka postać równania liniowego z dwiema niewiadomymi, czyli ax plus by równe c. A, b i c są dane, x i y to są nasze niewiadome. I teraz tak, te dwie postacie są zupełnie równoważne. Czyli mając prostą, mogę ją zapisać w tej postaci lub w tej postaci. Teraz postać ogólna jest troszeczkę ogólniejsza. Mianowicie każdą prostą, którą mogę zapisać w postaci kierunkowej lub też w tej postaci z zadanym punktem i współczynnikiem kierunkowym, mogę zapisać w postaci ogólnej. No i w tym filmie zobaczymy, że są pewne proste, które możemy zapisać w postaci ogólnej, a nie możemy ich zapisać w postaci kierunkowej. No i dlatego właśnie ta postać nazywa się postacią ogólną. Przejdźmy teraz do przykładów i naszym zadaniem jest przepisanie tych równań, zapisanie tych równań w postaci ogólnej. Więc tak, najpierw równanie w postaci kierunkowej. Y równa się 3x minus 8. No i co? Postać ogólna polega na tym, że x i y muszą być po jednej stronie, czyli od obu stron, jak odejmiemy 3x, czyli minus 3x odejmujemy od obu stron tego równania i wtedy dostajemy równanie po lewej stronie minus 3x plus y, a po prawej zostaje nam minus 8 i to jest postać ogólna równania tej prostej. Tak? A jest minus 3, b jest 1, c jest minus 8. Teraz drugi przykład, y minus 7 to jest minus 5 razy x minus 12. Więc w pierwszym kroku ja bym tutaj pomnożył ten nawias, wydzielił te 5x i ile tam jest tego wyrazu wolnego, czyli minus 5x i minus 5 razy minus 12 to jest plus 60, czyli mamy plus 60. No i teraz tak, minus 5x to pewnie chcielibyśmy mieć po jednej stronie, czyli dodajemy 5x do obu stron. Może zróbmy to w dwóch krokach. Czyli mamy tak, po lewej stronie mamy 5x plus y minus 7 jest równe 60. No i jeszcze tą siódemkę przerzucimy na prawo, czyli do obu stron dodajemy 7. I otrzymujemy równanie 5x plus y jest równe 67. I to jest postać ogólna. Czyli a jest 5, b jest 1, c jest 67. I może ostatni przykład. No to nie jest żadna z tych postaci, prawda? Ani to nie jest postać kierunkowa, ani to nie jest postać taka, gdzie jest punkt i współczynnik kierunkowy, no to jest taka mieszana postać. Więc tak, 3y plus 5 równa się 4x minus 9. Tu jest nawias. Czyli podobnie, najpierw policzmy sobie, wymnóżmy sobie ten nawias. Czyli tu jest 4x minus 36. I tak jak w poprzednim przykładzie, tak odejmujemy 4x. I mamy minus 4x plus 3y plus 5 jest minus 36. Odejmujemy 5 od obu stron. I otrzymujemy postać ogólną minus 4x plus 36. To jest minus 41. Dobrze. No a teraz zróbmy parę przykładów w odwrotnym kierunku, to znaczy te równania zapiszmy w postaci kierunkowej. No, czyli naszym zadaniem jest przejść z postaci ogólnej do postaci kierunkowej. No może pierwsze równanie 5x minus 2y równa się 15. No postać kierunkowa to jest właściwie rozwiązanie takiego równania ze względu na y, prawda? Y równa się coś razy x plus. Czyli tak, czyli chcemy mieć po jednej stronie y i po drugiej resztę, czyli 5x trzeba odjąć od obu stron. Czyli tu nam zostaje minus 2y jest równe minus 5x plus 15. No i dzielimy przez minus 2 obie strony. I po lewej stronie zostaje nam y, to jest minus 5 przez minus 2, to jest po prostu 5 drugich x i minus 15 drugich. O. Więc to jest równanie prostej w postaci kierunkowej. Współczynnik kierunkowy jest 5 drugich i punkt przecięcia z osią OY jest minus 15 drugich. Dobrze, przejdźmy do drugiego przykładu. No podobnie, musimy rozwiązać względem y, przepraszam. 3x plus 6y jest 25. To odejmujemy 3x. Czyli mamy tak, 6y jest równe minus 3x plus 25. Dzielimy obie strony przez 6. I otrzymujemy tak, y jest minus 3 przez 6, no to będzie minus 1 druga x plus 25 szóstych. O, i to jest znowuż równanie prostej w postaci kierunkowej. Kolejny przykład, 7y równe 35. I to tu jest bardzo prosto. Musimy podzielić przez 7, czyli mamy y jest równe 35 siódmych, czyli 5. No i tu to jest prosta pozioma, współczynnik kierunkowy 0. Współczynnik kierunkowy 0. Czyli to jest prosta pozioma. No i ostatni przykład. 12x równe 48. Aha, to jest przykład postaci ogólnej, gdzie nie ma w ogóle y. No skoro nie ma y, to oczywiście nie możemy zapisać tej prostej w postaci kierunkowej. No, możemy co najwyżej podzielić obie strony przez 12. Tak, i otrzymać uproszczone równanie x równe 48 przez 12, czyli 4. No i to jest przykład prostej, która ma postać ogólną, a nie ma postaci kierunkowej, dlatego że to jest, jeżeli Wykreślimy sobie układ współrzędnych. Szybko narysujmy taką prostą. Jak wygląda wykres takiej prostej? Raz, dwa, trzy, cztery. No to jest prosta, która jest pionowa. Czyli tu jest x, tu jest y. Czyli to jest pionowa prosta. Jeszcze raz. To jest pionowa prosta x równe. Może na zielono ją narysujmy. To jest pionowa prosta. Pionowa, jakoś to mi nie wychodzi. Może drugi punkt narysuję na przykład tutaj gdzieś. O, i teraz spróbuję. Może lepiej być. O, no to jest prosta x równe 4. No jeżeli popatrzymy sobie teraz na to równanie w postaci ogólnej, czyli ax, jeszcze raz ax plus by równe c, to widzimy, że jeżeli b równe 0 dla b równego 0, czyli no, żeby mieć w ogóle równanie prostej, no to musimy założyć, że przynajmniej a lub b nie jest 0. Prawda? Niemożliwe być, żeby naraz a i b były 0, no bo wtedy to nie jest równanie prostej. W ogóle nie mamy x, a y. Czyli dla b równego 0 mamy ax równe c. No i wobec tego, jeżeli a jest różne od 0, to x jest równe c przez a i to jest prosta pionowa. I taka prosta nie może być zapisana w postaci kierunkowej. No, czyli, no i widać teraz różnicę. Prawda? Wszystkie proste, dla których b nie jest 0, wszystkie proste z postaci ogólnej mogę przeprowadzić z powrotem w postać kierunkową. Natomiast jeżeli b jest 0, czyli w tym równaniu w ogóle nie ma y, czyli to równanie przedstawia prostą pionową, takich prostych nie mogę zapisać w postaci kierunkowej.